Która czarna dziura jest najbliższa Ziemi? No właśnie o tym opowiem w dzisiejszym odcinku i co ciekawe, jest to bardzo ciekawa czarna dziura, wręcz czarna dziura jednorożec. A w drugiej części odcinka porozmawiamy sobie o mikroczarnych dziurach, które miałyby zniszczyć Ziemię, a powstać miałyby w CERN, w Wielkim Zderzaczu Hadronów. Zaczynamy! Dzięki coraz lepszym instrumentom naukowym, nowszym metodom prowadzenia obserwacji i większemu doświadczeniu w późniejszej analizie tych właśnie uzyskanych danych, naukowcy wręcz zalewają nas co i rusz informacjami o kolejnych niezwykłych odkryciach na temat czarnych dziur. Chyba najczęściej można spotkać się z artykułami o odkryciu którejś z kolei potężnej, supermasywnej czarnej dziury w centrum oddalonej o miliardy lat galaktyki. A dziś będzie niespodzianka, bo tym razem naukowcy odnaleźli jedną z najmniejszych czarnych dziur w historii całego poszukiwania tych obiektów i gdyby tego było mało, jest to od teraz najbliższy Ziemi obiekt tego typu. Ale spokojnie, nie musicie się od razu pakować i ewakuować na Proxima Centauri albo jeszcze gdzieś dalej. Jednorożec, bo taką nazwę otrzymała nowa czarna dziura, oddalona jest od nas o tylko i aż 1500 lat świetlnych. Odkrywcy nazwali ją jednorożcem z dwóch powodów. Po pierwsze, jest jak dotąd jedyna w swoim rodzaju, a po drugie, po prostu znajduje się w gwiazdozbiorze jednorożca. Czarna dziura może pochwalić się masą zaledwie 3 mas Słońca. Tak mała masa w przypadku czarnych dziur jest czymś spotykanym wyjątkowo rzadko. Znamy obecnie zaledwie garstkę czarnych dziur tak niewielkich jak jednorożec. Wyniki analiz wskazują, że najprawdopodobniej towarzyszy jej czerwony olbrzym, z którym współtworzy układ podwójny, taki ciasny układ podwójny połączony grawitacyjnie. Oczywiście badacze nie byli w stanie zobaczyć samej czarnej dziury. Technologia, którą operują, nie jest w stanie tego dokonać. Można natomiast zobaczyć gwiazdę, która dookoła niej krąży i na podstawie tych obserwacji wywnioskować i zobrazować sobie towarzyszącą czarną dziurę. A właściwie nie tyle krąży wokół niej, tylko one krążą wokół wspólnego środka masy tego całego układu. Czerwony olbrzym był badany już wcześniej przez teleskopy takie jak TESS, ASAS oraz KELT. Jednak dotąd nie zauważono tam nic niezwykłego. Dokonał tego dopiero główny autor badania, doktorant astronomii na Uniwersytecie Stanowym w Ohio, Tarindu Jayasinghe oraz jego współpracownicy z Wydziału Astronomii. Przez prawie 10 ostatnich lat astronomowie i astrofizycy zastanawiali się nad tym, czy nie znajdują tych małych, czarnych dziur o masach kilku mas Słońca, ponieważ systemy i metody, których używają, nie są wystarczająco czułe i dokładne, aby je znaleźć, czy też po prostu one zwyczajnie nie istnieją. Przełom nastąpił około 1,5 roku temu, gdy inny zespół badawczy, również z Uniwersytetu w Ohio, przedstawił dowód, że mogą one istnieć. To zachęciło kolejnych badaczy do zgłębiania tego tematu i poszukiwań, a ostatecznie do odkrycia właśnie jednorożca. A w jaki sposób byli w stanie określić jego masę? Otóż dzięki pobliskiej gwieździe okazało się to już dość proste. Najtrudniej jest znaleźć odpowiedni obiekt. Do ustalenia masy potrzebne było określenie prędkości czerwonego olbrzyma, jego okresu orbitalnego, a także sposobu, w jaki zniekształcają go siły pływowe. Po ustaleniu tych parametrów naukowcy byli już w stanie bez problemu ustalić, że masa czarnej dziury w tym układzie wynosi właśnie około 3 mas Słońca. No właśnie, skoro już o małych czarnych dziurach, lekkich czarnych dziurach mówimy, no to pora pomyśleć o tych mikroczarnych dziurach, które miałyby zagrozić Ziemi, i to przez ośrodek badawczy w CERN. Kiedy Wielki Zderzacz Hadronów w CERN-ie rozpoczynał swoją działalność, a właściwie miał rozpocząć swoją działalność, pojawiały się różnego rodzaju grupy, które były przeciwne i jako powód podawały to, że ten ośrodek jest w stanie wytworzyć małą czarną dziurę, która następnie pochłonie całą Ziemię. I to było realne zagrożenie, że tego typu pozwy sądowe zaczną się pojawiać. Ostatecznie oczywiście, jak wiemy, wszystko działa, zderzacz zderza protony, dowiadujemy się coraz więcej na temat naszej otaczającej nas rzeczywistości, a wykryto tam chociażby, czy też potwierdzono właściwie istnienie bozonu Higgsa, więc rozszerzył nam się też troszeczkę model standardowy opisujący wszystkie cząstki subatomowe i same superlatywy i tylko dużo nam dobrego przynosi, a czarnej dziury jak nie było, tak nie ma, nic Ziemi nie zjadło. Więc całe szczęście, że nie pojawiła się jakaś wielka rozprawa, wielki pozew, który zamknąłby na przykład ten projekt.
No bo teraz wyobraźcie sobie, że ktoś taki projekt, taki pozew właściwie składa i w tym momencie sędzia musi zdecydować, nie czy gdzieś tam jakaś firma zagraża lokalnej społeczności, tylko czy pozwolić na potencjalnie rozwijające naszą cywilizację eksperymenty, czy też zabronić tych eksperymentów, bo na szali leży właściwie istnienie całej naszej cywilizacji. No, nie chciałbym być w skórze takiego sędziego. Na szczęście takiego problemu nie musiałby żaden sędzia rozpatrywać, bo no cóż, zderzacz hadronów nie jest w stanie po pierwsze czarnej dziury w takim normalnym trybie wytworzyć, a po drugie, nawet gdyby ją wytworzył, to... ale o tym na końcu odcinka. Okej, najpierw zacznijmy od tego, dlaczego zderzacz hadronów w CERN nie jest w stanie wytworzyć czarnej dziury. Otóż energie, z którymi zderzane są protony, są o rzędy wielkości zbyt małe, zbyt niskie, żeby doprowadzić faktycznie do stworzenia takiej bardzo małej czarnej dziury wielkości protonu chociażby. Więc to jest pierwszy taki element. Trzeba by było o wiele mocniejszego zderzacza hadronów, żeby coś takiego mogło w ogóle zaistnieć. Druga rzecz jest taka, że jeżeli w CERN byliby w stanie wytworzyć takie czarne dziury, to musiałyby one powstawać też w atmosferze ziemskiej, w górnej jej częściach, po prostu przy zderzeniach z cząstkami kosmicznego promieniowania. Z rozpędzonymi cząstkami, które uderzają w cząstki naszej atmosfery z dużo większymi energiami niż w CERN-ie, w zderzaczu hadronów. I wtedy takie czarne dziury też by się tam musiały pojawiać. Co więcej, pojawiałyby się na długo przed tym, zanim człowiek na Ziemi by się pojawił, więc jeśli coś miałoby się złego z naszą planetą przez to stać, to już wtedy by się stało. Więc skąd w ogóle te takie opracowania mówiące o tym, że w czarnej dziury mogą pojawiać się w zderzaczu hadronów, a w CERN-ie i właściwie, że naukowcy tego szukają? To nie jest do końca tak, że szukają. Otóż okazuje się, że pewne koncepcje fizyczne zakładające, że nasz wszechświat może składać się z większej liczby wymiarów, tych małych, zwiniętych wymiarów, o których często gdzieś już tutaj na Astrofazie wspominaliśmy, może faktycznie sprawiać, że takie stworzenie czarnej dziury byłoby możliwe i trzeba by było jakoś to po prostu tam zaobserwować, a właściwie wpływ rozpadającej się takiej czarnej dziury zaobserwować. Natomiast póki co takich wyników badań nie było, więc nie ma takiego obserwacyjnego potwierdzenia tego, że faktycznie te hipotezy mogą być prawdziwe. Na pewno by to pomogło w tych właśnie hipotezach dodatkowych wymiarów. No ale cóż, nie ma tego. No dobra, i to co miałem powiedzieć na końcu, czyli dlaczego nawet gdybyśmy taką czarną dziurę wytworzyli, to niewiele by się stało. Otóż jest ona zwyczajnie za mała i tutaj w sukurs przychodzi promieniowanie Hawkinga, które sprawiłoby, że taka czarna dziura rozpadłaby się pewnie nawet szybciej niż rozpadają się niektóre cząstki elementarne obserwowane właśnie w zderzaczu hadronów, w tym właśnie ośrodku w CERN. Więc czarna dziura nie byłaby w stanie nic wciągnąć ani zassać, bo szybciej by się wypromieniowała, niż byłaby w stanie jakąś energię zacząć obierać. Dlatego Ziemia jest bezpieczna, a ja mogę zaprosić Was na kolejny odcinek z cyklu AstroShort. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!